A wy z tej strony Patty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dla was informacje a propos kanału oraz chcę o czymś trochę opowiedzieć. Otóż 12 lipca, czyli wtedy kiedy to prawdopodobnie oglądacie, już wyjeżdżam na 2 tygodnie, więc nie będę zbyt aktywna na kanale oraz Discordzie. Chcę również wytłumaczyć wam moją bardzo niską aktywność na kanale i co się stało z moim poprzednim kanałem. Więc tak. Jak zwykle prowadziłam sobie transmisję na żywo i nagle na czacie na żywo konta z nickami oraz profilowymi z niestosownymi rzeczami zaczęły mi coś wypisywać na czacie. I nie przykuwałam zbytnio na to uwagi, po prostu wyciszałam oraz ukrywałam te konta na kanale. Oczywiście jak zwykle po transmisji dałam live na prywatny. Następnego dnia, gdy wróciłam ze szkoły, weszłam sprawdzić mój kanał. Gdy weszłam na YouTube'a, to pojawił mi się komunikat, że mój kanał został usunięty ze treści porno. Od tamtego czasu troszkę poddałam się, jeśli chodzi o nagrywanie i robienie filmów. Jeśli również posiadacie kanał oraz prowadzicie live'y, to zalecam wam, abyście po czymś takim usuwali live'y zamiast przestawiali na prywatne. Jeśli była taka sytuacja, to zawsze usuwałam, ale nie wiedziałam, że YouTube jest na tyle chory, żeby usunąć mi kanał za osoby, które pisały na czacie. Naprawdę, także polecam wam teraz uważać. Jeszcze raz zachęcam do pisania na moim Discordzie, pytania do odcinka, Q&A, bo prawdopodobnie jak przyjadę, to nagram odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek informacyjny spodobał i widzimy się w następnym. Bye!